byście chcieli paść na Manhattan, to tylko nas uczeście. Nie, ale serio, uczeście, okej? Okay? No dobra, dobra, cisza! No, chyba o czym zapomnieliście. Szaleństwo, szaleństwo. Chodźcie, jestem kobietką. Jestem kobietką, co nie? Jestem kobietką. Nie do końca, to ja, król Julian. Gadać to do mnie trzeba płacząc? Odnoszę wrażenie, że ten pomysł szczególnie ich nie zachwycił, więc... Zapytam, że chcesz, Stefan? Ale poważnie? Nie, no ale poważnie, czekaj, co ci to w ogóle przyszło do głowy? Ja myślę, to bestia! Stefan, rzeczy! Koniecznie na zlewny kacper. Ja w sprawie tej oranżady, co ją zamawiałem. Straszne, przepraszam. Tyle mam na głowę. No dobrze, to nie będę. Ty wyjście stać, jak jest korpus. Przepraszam. Chodźcie, bestia, proszę, tak odarkę. Bardzo fajna rzecz. Chcecie po całym klasce. No i znowu gdzie? Nie, dla mnie to ta cała demokracja to już nie ma. Podnieś ręce, Morys! Podnieś od tymi rękami zdjęcia na mordy! Nie ma to jak taka bezkrwała ręka, nie, prawda? Nie, nie, bo nie, prosto słyszysz, prosto, mylę, tak! Więc myślę, że zacznij te dziury i mnie to pozwolstwo. O, zobacz, nasz wyrzucił całkiem świeżą głowę. Marnotrawstwo. Co, mnie to mówicie? Przecież ja jestem w kwiecie wieku i śmiertelnie chory. No. W najlepszym wypadku zostałem jakieś dwa dni, a potem koniec. A, to nie fajnie, stary. Gdybym to ja, król Julian, bo tak się zwał, miałbym odwalić świetle za dwa dni, to zrobiłbym te wszystkie rzeczy, o których wcześniej tylko marzyłem. Na przykład? Od dziecka chciałem zostać profesjonalnym gwiazdą. Już teraz idzie niedosne zamówienie. Ale chciałbym być jeszcze lepsze. Zbiegłbym na tę fortunę. I jeszcze coś, co mógłbym zrobić? No więc, najechałbym jakieś sąsiednie państwo i potem narzucił im swoją ideologię. Nawet ja bym wcale nie chciał, wiesz? Łatwo ci mówić, bo jesteś królem. Tak, a ty niestety tylko małą, smutną główką. Ale musi być coś, co chciałby zrobić, zanim zdechniasz. No, właściwie jest taka jedna rzecz. Jakaś to? Zdrać. Nie, chyba nie powinienem, bo... Nie. Jakaś to? No bo wiesz, bo nigdy nie odważyłem się powiedzieć Glorii, co do niej czuję i jak na niej... Błagam zdradzę! Że nigdy nie miałem pod uwagi, żeby powiedzieć Glorii, co do niej czuję. Jak bardzo mi na niej zależy. Dobrze, nie chcesz nie mów. Chodzi o kobietę. Ale nic nie powiedziałeś, że to chodzi o kobietę. Stary, czego ty się boisz? Przecież i tak jesteś ślubem, odwagi. Tak, masz rację. Więc do kobiety trzeba się popatygować. Tak? Potem patrzeć jej w oczy. Przecież się, tak? Taka troszeczkę, najlepiej prawie do końca. A potem, że zaczęło się też troszeczkę przesunę, prawda? Teraz wasze wargi praktycznie się już stykają. A potem po prostu i mówisz, jak bardzo ich nienawidzisz. Raczej kocham. Ale... O,
to pies na babę! Szczek, tak! Ostry szczepy to młody, wiesz? Teraz posłuchaj! Musisz się wnieść ponad swój słabot! Tak? Co to przede wszystkim? Chcesz powiedzieć? Tak! Szczepy! Ale musisz się wnieść! Wnieście się! Tak! By dostać się! Zdumanie! Ponad swoją słabość! Oznacza się! Zwrócę się mocno na szyję! I pójdziesz prosto we swojej kobiety! Czujesz się tej siły! A potem stanę z nią z parą! Wreszcie mu zaszczuję! Odrągnie się, powiedz! Mama! Odbyłam cię! Tak! Tak! Tak zrobię! Tak właśnie zrobię! Zdrosyła mnie ta mała drobia głowka. Jest woda? Nie, same nie ręce, złoto. Ale nie poddajemy się! Góra serca! Ja was ocalam! Jest tylko jeden sposób, żeby znów popłynęła młoda! Ja, masz uwielbiany krowi Olian, swej łaskowości złożę skromną ofiarę swoim dobrym znajomym, czyli Bogom wody! Gdzie? We wulkanie! A co to da? No jak to co? Doskonałe pytanie. Kiedy przeszcząca ofiara trafi już do wulkanu, to moi znajomi modowie ją zjadą. Mówią o ofiarze. Bardzo smaczna. Dziękuję za tę ofiarę. A może jeszcze jedną? Nie, jedna dzień nie wystarczy. Poważnie poczujesz się, a za to nie tyś mnie zjeść. Ale ja nie chcę kolejnej ofiary, to gej. No ale zobacz, jaki ty jesteś młody. Nie będę nic więcej jadł, jasne? Bogowie zjadają moją ofiarę, są mi wdzięczni, więc dają mi trochę swojej wody. A ja ją wam. Co? Ja ciebie? Nie! A nawet tak. Odpowiedz, Maryc. No jakieś 50%. No, to pozostaje ustalić, kto chciałby skoczyć do wulkanu i dać się pozrzeć bogom wody. Kto się zgłasza? Śmiało, śmiało, kochanie! Poważnie potrzebny mi ochotnik! Może jakaś dziewica? Co bez lęku spojrzy śmierci w oczoku? Taki archetypiczny bohater! Ja to zrobię. Nie pojęte, dlaczego ofiara nie dała się złożyć. Moje rozumowanie było bez skazu. No sam bym wskoczył do tego wulkanu, no. Ale kto wtedy był tak piękny blizu? To wy! Znalazłem was! Mord? A może bogowie ludziom suszy na ciepło? Ustalmy to zatem. Patrz, Borys! Wszyscy są! Jestem wielki! Jestem wielki! Jestem wielki! No dobra, wybrać! Śmiało ciało, wyjdź nam śmiało ciało, wyjdź nam śmiało ciało, a mnie to mało. Wyjdź nam śmiało ciało, wyjdź nam śmiało ciało, wyjdź nam śmiało ciało, a mnie to